Yo, cześć, siemaneczko, jestem Elwis, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I udało mi się, ponieważ zdobyłem najrzadszą broń w Minecrafcie, no i właściwie najlepszą broń, ponieważ to jest właśnie trójząb z zaklęciem na mending i przebicie, czyli ten po prostu item jest niezniszczalny i się nam będzie zawsze naprawiał. Więc spoko, taki item to jest oczywiście skarb i właśnie, patrzcie jak on super działa. Tu jest pająk i nie ma pająka, właśnie tak. On jest, widzicie właśnie, on się teraz zużył i się naprawił, bo ma właśnie zaklęcie naprawy, które daje nam serio mega wiele. I w ogóle tutaj, nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj się teraz wiosce zmieniło, bo parę godzinek poświęciłem, żeby tutaj wszystko zedytować. I mamy tutaj taki mini pomnik i grobowiec Killofa Abry, który niestety został stracony w kopalni. No ale okej. Takie rzeczy się po prostu zdarzają i musimy to zaakceptować. Nic, a przy tego kill fajnie wróci. Musimy po prostu z tym wytrzymać. Dobra. Ale to mi w ogóle ten tutaj grób bardzo ładnie wyszedł, mi się wydaje. Tak, z tym właśnie tutaj krzyżem. Okej, okay. I jeszcze w tym odcinku muszę o czymś powiedzieć, ponieważ właśnie tak, udało mi się takie coś tutaj zbudować. I tutaj jest w ogóle mój kotek, cześć kotek. To jest właśnie taka nasza koblarnia, w której trzymamy cały kobel w ogóle, jaki mamy w tej wiosce. I no to jest dość fajne, że mamy tutaj taki wspólny magazyn kowla. Jestem z tego dość dumny, że mi się to udało tak ładnie zbudować, bo ja to w ogóle poświęciłem około godzinki, więc naprawdę dobrze. Tutaj wszędzie posiałem trawę, zmieniłem wszystko na trawę, nie ma tutaj już w ogóle piasku i nic. No mi się mega tutaj podoba i takie drzewko mi się udało wysadzić z takimi a tutaj śmiesznymi blokami. Bardzo fajne, okej. Okay. Wiecie co, w tym odcinku bym jeszcze chciał trochę z tym tutaj itemem poeksperymentować. No bo on jest świetny, przyznajcie, że on jest świetny. Chciałbym parę mobków znaleźć i ich tutaj pozabijać, żeby zobaczyć jaką on ma po prostu mega siłę i czy on jest najlepszy z daleka, z bliska, czy jak. Dobra, wbijemy sobie tutaj na górę. Tutaj może będą jakieś mobki, sprawdzimy to zaraz. Dobra. Halo, halo, panie mobie, gdzie pan jest? Dobra. Tutaj coś zaraz powinno być, tylko no, mam nadzieję, że to jest coś fajnego. W ogóle tutaj są krówki, nasze wspólne zwierzątka hodowlane, od których pozyskujemy mięso. I zobaczymy, ile trzeba zadać hitów krawie, żeby umarła. Sprawdźmy to, moi drodzy. Która? Ta czy ta? Ta. Raz. Ło! I źle walnęłam. O nie! Dobra, jeszcze raz. Raz. I ona zeszła na hita. Rozumiecie to? Na hita. I to jest świetna broń, bez kitu, ona jest genialna. Dobra, w ogóle sprawdźmy, jak ona bije w sposób miecza, dobra. Ej, też na hita, ej! Może to tak nie będzie zawsze działało, ale przyznam szczerze, że to jest epickie i takiej broni jeszcze w historii nie miałem. Przyznaj się szczerze, to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. O, okej, okay. XD, dobra. Wbijemy sobie tutaj jeszcze do wioski. Tu jest w ogóle golem, trzeci golem. W ogóle sobie możemy też tę trzcinę cukrową zebrać. O, tak sobie tutaj pyk. No i mamy ją tutaj oczywiście w tej skrzynce. Dobra. Polecimy sobie tutaj. I w ogóle zauważyłem coś strasznego, po prostu nigdzie nie widzę delfinów. Ja nie mam pojęcia, czy one zniknęły, czy się po prostu gdzieś schowały, naprawdę. Strasznie się o nie martwię, ale mam nadzieję, że one po prostu tam gdzieś są na dole. Naprawdę. Okej. Okay. Tutaj widzicie, że zrobiłem dość spory porządek. Wszystko posegregowałem. No serio mi się strasznie nudziło, przyznaję. Nudziło mi się to bardzo. W ogóle tutaj mamy jeszcze jeden beacon, więc nie mam pojęcia, co z nim będziemy tutaj robili. Może go zbudujemy gdzieś tam dalej, koło na przykład zamacika. W ogóle przejdźmy się tam do tego zoo. Bo tam jest dość sporo fajnych zwierzątek. Idziemy tutaj, okej. Okay. Tutaj są w ogóle pandy. I ta panda wygląda mi na bardzo złą, ale tak bardzo, bardzo złą, przyznaję wam. No mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie zabije. I tutaj są właśnie te pandy maćki, które są bardzo świetne. W ogóle sprawdźmy tutaj, oj, tu jest Batman, ej, ale fajne imię dla pandy. Ej, super, naprawdę super, zazdroszczę. Okej, okay, wbijemy sobie tutaj i tutaj jest w ogóle zagroda dla Abry. Nie mam pojęcia, dlaczego Maciek zbudował dla Abry zagrodę. I tutaj ma w ogóle koty. Ale wiecie co? Ja mam więcej kotów. Dobra, tutaj są w ogóle psy i Maciek jednego pieska stracił, bo Robin się utopił w mojej windzie, tak, w mojej windzie, dobra. Tutaj są w ogóle lamy. Ej, czemu lam nie ma? Halo, gdzie są lamy? Ej, co? Ej, strasznie nie mam pojęcia, co się teraz stało, ale te owce są po prostu najlepszym, co widziałem, naprawdę. One tak fajnie te kolory zmieniają, że nie mam słów na to. I tu jest w ogóle koń Abry, nie mam pojęcia, czemu on tutaj cały czas jest. A zwłaszcza, że Abra ma nową zagrodę dla koni, którą wybudowałem, sprawdźmy w ogóle ją. A tam w ogóle zrobiłem tak troszkę krzywo dach, ale nieważne, ważne, że fajnie wygląda. Spójrzcie na to, moi drodzy, to jak superowe jest.
Okej, okay, no widzicie, postarałem się przyznać, tutaj są wszystkie itemy związane z koniami. No tylko jeszcze tutaj brakuje, moi drodzy, siana i złotych jabłek, którymi można je właśnie leczyć. Dobra. W ogóle tutaj czemu na farmie nic nie ma zasadzonego? Sprawdźmy co, czy tutaj są jakieś dobre itemki. O! Możemy sobie tutaj zasiać ziemniaczki, żeby nie było, że tutaj nic nie rośnie. Okej, okay, pójdźmy tylko po motykę. Czy tu jest gdzieś motykę? Halo? A, dobra, czy tutaj masz jakąś motykę? Dobra, powinno być. O, jest. No widzicie, możemy już tutaj zrobić jakiś dobry uczynek i po prostu to wszystko zasiać. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Tak sobie musimy też zrobić, bo tutaj to się tak powoli trochę niszczy, jak tutaj nic nie ma właśnie zasadzonego. Okej, okay, no już będzie w wiosce dwa razy więcej ziemniaków. Widzicie, jaki jestem łaskawy? Dobra. Tak, jeszcze. I się ono już powoli kończy. Będziemy musieli sobie wziąć troszkę więcej. Halo, ziemniaki. Tutaj. I tutaj, dobra. Powinno już starczyć, wam przyznam. To już powinno być wystarczająca ilość, żeby wszystko tutaj położyć. Dobra. No i te jeszcze ziemniaczki tutaj. Okej. Okay. Czy tą drugie tutaj też będziemy zasadzali ziemniakami, czy czymś innym? Ej, wiecie co, możemy tutaj posiać pszenicę, bo ona też jest mega ważna, żeby nią krowy rozmnażać, a jak wszyscy wiemy, krowy w Minecrafcie dają bardzo dobre jedzonko. Dobra. Wszystko sobie tutaj bardzo ładnie posiejemy, żeby nie było, że tutaj nic nie rośnie. Naprawdę, jak może tutaj nic na farmie nie rosnąć? To jest po prostu tragedia. Okej, okay, ale już jest tutaj powoli wszystko naprawione i się nie musimy tym martwić, bo zaraz tutaj wszystko będzie już z powrotem zasiane. Okej. Okay. Tak. Tak. I do końca mamy już tyle. Dobra. I teraz, moi drodzy, tylko czekamy, aż to wyrośnie i idziemy Abrze motykę oddać, żeby nie było, że ją zwinąłem. Dobra. Okej. Okay. Odkładamy ją na swoje miejsce. Ona była chyba tutaj. Tak, ona była w tym miejscu. I co możemy na tym odcinku sobie jeszcze zrobić? W ogóle ja bym się do Agentixa przeszedł, bo on tam ponoć zrobił coś niesamowitego. A dokładniej tunel dla łódek, który płynie podobno przez mój domek i tam gdzieś dotąd w ogóle, co jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne. Dobra, czy to jest jakaś łódka? Nie ma żadnej. O, mam w ogóle w EQ, super, dobra. Kładziemy ją i płyniemy właśnie do Agentixa, który ma tam bardzo, bardzo ładny domek. W ogóle mu tego domku trochę zazdroszczę, wam przyznam. Okej. Okay. Zbieramy sobie łódkę i biegniemy tutaj. I tam jest mój koń Ryszard, halo! Rysiu, co ty w ogóle robisz? Dobra. W ogóle jak on się miewa i czy Agentix mu tutaj nic nie zrobił? Czy on ma full HP? Tak, on ma full HP, czyli Agentix chyba o niego dba, ale on tutaj nie ma wody, on tutaj nie ma wody, nie. Ja tak po prostu tutaj nie wybaczam, po prostu musimy iść po wodę. Bez wody tutaj w ogóle nie ma o czym gadać, przecież skoro mój koń ma tutaj przebywać, to on po prostu musi być tutaj napojony, nie? Halo, czy Agentix ma tutaj wodę, czy mi się tylko zdawało? Nie, no musi mieć wodę, serio. Jabłka, chleb, marchewki, tutaj ma chyba jedzonko. Inne, tutaj nie. Diamenty, masz tylko 4 diamenty? W ogóle ja mu będę musiał teraz diaksów dać, bo on ma strasznie mało. Trzeba będzie to naprawić. Do naprawy. Dobra. I czy tutaj coś będzie? Halo, czemu agentik tutaj nigdzie nie ma skrzynki z wodą? Przecież skrzynka z wodą to jest w ogóle podstawa. Okej, okay. Do naprawy, dobra. Ej, czemu? Ej, serio, nie mam teraz takiego pojęcia, co się stało tutaj w ogóle. Piasek, szkło. No halo, gdzie jest woda? Panie, gdzie jest woda? No, jestem teraz zdegustowany, wam przyznaję. Żeby mieć skrzynkę na drewno dżunglowe, która jest pusta, a nie mieć ani wiaderka wody. Nie, ja stąd zaraz po prostu idę. Szkło podwodne. No serio, mój koń nie może być nienapojony. No to jest serio bardzo niemiłe. Okej, okay, to sobie tutaj pójdziemy, tu jest wyjście, okej. Okay. No i wody nadal nie ma. No, o, w ogóle tutaj ma Daxa. Cool, dobra. Już się w ogóle robi ciemno, więc ja bym się w ogóle tutaj, moi drodzy, zdrzemnął powoli. Gdzie Agentix ma sypialnię? W ogóle u niego tutaj sypialnię ja sam budowałem, więc ona serio tutaj wyszła nieziemsko, jestem z niej mega dumny. No parę minut mi to zajęło, ale bardzo ładnie serio tutaj wyszło. Tutaj mamy takie lampeczki, które w ogóle tutaj ziemię dotykają. No i kwiatki. I mamy tutaj takie właśnie wejście bardzo fajne ze szkła niebieskiego. Dobra, kładziemy się spać. I idziemy ten jego tunel obczaić. No bo jest on z tego, co słyszałem, genialny i mega długi. Więc ja bym to z chęcią tutaj sprawdził. Dobra. Po schodkach tutaj w dół słyszałem. Tak. Dobra. I to jest ponoć ten tunel dla łódek. Więc my sobie po prostu wpływamy. Tak, wsiadamy tutaj. I płyniemy, moi drodzy, płyniemy. Ej, nie. To jest niemożliwe. Żeby to szło aż pod mój dom. Dobra, tak. Okej. Okay. Ło! Ło, co tu się dzieje? Agentix! Co?
Co ten agencik zadwalił, serio. To jest mega fajny spływ. To jest w ogóle mój bambus, który tutaj posiadałem na odcinku, gdy agenta trollowałem, więc fajnie, że tutaj jeszcze jest. I tam jest też woda. Trzeba tam iść i koniecznie sprawdzić, czy tam to jeszcze jest jakieś... I w ogóle, moi drodzy, oprzecie co? To jest w ogóle Mistrzostwo Świata. No właśnie, bo ten tunel sięga aż pod mój domek, tak. Tu jest mój domek. Tam jest moja winda. No i agentik serio musiał się do tego trochę nakopać. A to idzie jeszcze dalej, więc wiecie. Jeszcze wszystko tutaj przed nami. Dobra, wpłyniemy sobie tylko tutaj. I przejdziemy dalej i zobaczymy, czy tutaj są może jakieś moby. Czy ich tutaj po prostu nie ma. Dobra. Czy to się już tam kończy, czy tam jest jeszcze dalej spływ w dół? Ej, serio. Ten agentik chyba naprawdę nie ma co robić, moi drodzy. Że on takie coś zbudował. Naprawdę, ja nie mam słów. On jest po prostu geniuszem. Dobra. I tam mamy kolejny spływ łódką, okej, okay. Z tego jak mi się wydaje. Tak, czyli możemy sobie łódkę położyć i płyniemy. Wow, 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 wow. Co to ma być, Agentix? I tam jest już koniec, okej, okay. Sprawdźmy w ogóle, gdzie to wyjdziemy, bo czy tam będzie wyjście jakieś, czy nie będzie. Jestem tego mega ciekaw, okej, okay, biegniemy tam. Tak, to jest ewidentnie koniec i możemy się po prostu w górę podbudować i sprawdzić, czy tam się coś stało, czy tam coś Agentix ma, czy tam po prostu jest wyjście. Skoro tutaj się ktoś w górę budował, no to coś tam musi być, naprawdę. Okej, okay, polecimy. I w ogóle nie mam pochodni, o nie. Dobra, ale spokojnie, zaraz stąd wyjdziemy i będzie już jaśniutko. I tak, tutaj ewidentnie ktoś wychodził. I to był pewnie agentik, dobra. Z chęcią sprawdzę, co tam się dzieje do góry i czy tam coś jest, czy tam ma jakąś bazę, czy coś. No, bo ja serio nie mam żadnego pojęcia, jak on mógł to wszystko zrobić, żeby coś takiego zbudować, naprawdę. Ja po prostu nie mam słów, Agentix, jesteś moim mistrzem, no serio, ja tam będę chciał sobie się jakoś do tego tunelu podłączyć, o ile Agentix mi pozwoli. I z chęcią sobie tam będę pływał. No serio, mieć w domu taki tunel, który można sobie pływać do Agentixa, to jest coś jeszcze lepszego niż kolejka. Okej, okay, to jest w ogóle woda, okej, okay, to płyniemy na górę. Co tam jest? Ej, o co tutaj chodzi? Nie, on tego nie zrobił, nie wierzę w niego. Żeby to szło aż tak daleko. Ja stąd idę, ja tego nie będę akceptował, bo to jest zbyt dla mnie niewiarygodne. Pójdziemy sobie do mojego domku, bo tam się też troszkę moje drogi zmieniło. Aczkolwiek zlikwidowałem farmę pand, no bo to jednak było troszkę nie fair, bo te pandy Abra trochę po prostu je szukał, a ja sobie tam po prostu wbiłem, zabrałem dwie. I no, to było jednak nie fair, więc po prostu tę zagrodę zlikwidowałem i w tym miejscu właśnie mam fajny pomysł, żeby tam hodować lamy, tak. Żeby sobie zrobić największą hodowlę lam na serwerze. Ej, co ty w ogóle robisz, żółw? Halo? Panie żółwiu, to jest moja posesja. Ej, lol, śmiesznie. Skąd ten żółwik się tutaj wziął? Dobra, lecimy tutaj, do mojego domku, pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Co tutaj w ogóle mamy? W ogóle mam tyle światła, że po prostu ja mam konia jednego, tylko że nie mam do niego dostępu, tak, wszystko jest w agencji, dobra, tutaj nie ma pand, więc chciałbym sobie po prostu tutaj położyć murek i żeby w tym miejscu hodować właśnie lamy. Okej, okay, to sobie ten murek tutaj szybko postawimy, spoko. Okej, okay, tylko co tutaj mamy? Okej, okay. Dobra, więc tak, tutaj mamy te wszystkie kamienne, ceglane murki i możemy sobie też wziąć płotki. Nie, tam są potrzebne te furtki, tak, tam trzeba sobie zrobić furtki, okej, okay, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I furtki się bodajże robiło w ten sposób, o ile się nie mylę. O, idealnie. Widzicie, jak wiem? Haha. Ej, o nie! Tak, tak i tak, dobra. Mamy w takim razie tutaj wszystko i możemy to wszystko tutaj dokończyć. I pójdziemy jakieś moby tam pozabijać, bo w końcu mamy najlepszą broń w Minecrafcie, więc wiecie. Warto jest tutaj trochę pokombinować. Tak. 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 Tak, i tak. Okej, okay, mam już wszystko. I w ogóle spójrzcie, ile ja mam tych kotów. Rozumiecie co? Czy ktokolwiek ma tyle kotów, co ja? Halo, w ogóle gdzie jest Lucy? Halo, Lucy. O, Lucy to jest w ogóle nasz tutaj pierwszy kot. Ona rządzi tam całą szajką tutaj wszystkich kotów i kocurów. Więc to jest właśnie członek tej ekipy, który tutaj jest całym tutaj szefem. W ogóle to jest super, jak one się tak na mnie wszystkie patrzą. O, lol. Ej, świetne, no to jest bez kitu świetne, dobra. Wchodzimy sobie na górę, zjemy sobie tylko tutaj steczka, jak będziemy płynęli. Okej, okay, wchodzimy i właśnie tutaj w tym tunelu utonął pies Maćka, Robin, który po prostu nie miał aż tyle szczęścia, dobra.
czy tutaj ktoś ma jakieś lamy? Bo widziałem, że u Maćka w zoo jest zagroda dla lam, ale nie ma w ogóle lam, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. W ogóle, ej, to drzewo jest świetne. I to, co się tutaj zanim spełniło, naprawdę to jest genialne. I polecimy sobie w ogóle tutaj był najazd na wioskę, ale już na szczęście wszystkich pillagerów zabiliśmy, dobra. I nie, tutaj chyba serio nie będzie żadnych lamp, tutaj są tylko lisy i tutaj jest właśnie kurnik Maćka. Tak, tu jest kurnik, tak, okej, okay, dobra, to lecimy dalej. Tu są w ogóle krowy i my sobie pójdziemy tamtędy. Tu jest szpital dla chorych pandek i trzeba im dać troszkę jedzonka. Trzeba je nakarmić, żeby one były szczęśliwsze. Proszę bardzo. Ej, czemu ta zjadła? O, obie jedzą, okej, obie jedzą. Ej, co ty w ogóle robi kot? Halo, koteł. Ej, co to ma być? Co ty robi? Ej, nie ogarnia tego strasznie. Dobra. Panie sobie tutaj jedźcie, a ja idę dalej w dalszą drogę. W ogóle tam jest trzcina, którą możemy sobie zebrać, bo tym więcej jest trzciny, tym oczywiście lepiej, bo za trzcinę możemy sobie zrobić papier, a papier z chęcią kupują villagerowie, którzy nam dają za to emeraldy. Dobra, ile tego tutaj w ogóle jest? Dość mało, ale powinno być zaraz więcej. Serio, zaraz powinno być tego mnóstwo. Halo, czy tutaj to spływa, czy nie? Ej, już serio, nie wiem. I tam w ogóle coś tutaj jest, w ogóle co to ma być? Halo, co tutaj ma być? Ja tu są w ogóle wiśniacy, o lol. Tu jest jakiś dispenser, on w ogóle daje ziemniaki, wiecie co? Trzeba ich po prostu nakarmić, żeby nie było, że oni nie mają co jeść. Tylko jak to zrobić? Dobra, dajmy sobie tutaj taki oto przycisk, żeby nie było, że one tam siedzą głodne. Dobra, tym chyba więcej, tym lepiej, okej. Okay. No i to one... A jeszcze one nie mają gdzieś, halo. Oni tam ze sobą gadają, a moje ziemniaki po prostu olali. Jestem po prostu zaraz zszokowany. Ej, tu jest w ogóle żółwik. Elo, żółwik. Dobra. Lecimy w takim razie tutaj do wioski i zobaczymy, czy tam się coś tutaj zmieniło. Wbijemy sobie szybko. No bo troszkę wam przyznam tutaj, że pobudowałem, zaszalałem, wszędzie położyłem tutaj trawę, więc no, jest to na pewno o niebo lepsze. O niebo lepsze. Dobra. Sobie polecimy w takim razie tutaj tędy. Wiecie co? Po prostu sobie poczekamy na noc, która zaraz tutaj najdzie i będziemy mogli sobie mobki pozabijać, bo mobki się oczywiście spełnią w nocy. Dobra. W ogóle jestem mega ciekaw tych pand, czemu one mają takie tutaj złe miny. Piszcie mi koniecznie, bo one wyglądają jakby chciały mnie zabić, naprawdę. Panda. Nie, ona mnie nie bije, okej. Okay. Po prostu chyba ma zły humorek. Okej, okay, a ta? Też mnie nie bije, no to spoko. Ważne, że nie chcą mnie bić, naprawdę, jako jedyne. Okej. Okay. Co się właściwie dzieje? I czemu tutaj jest ten koń Abry? Halo, co ty w ogóle robi? Taką ładną zagrodę zbudowałem, a nikt z niej nie korzysta. Okej, dobra, teraz po prostu sobie tutaj wrócimy do naszej bazy. Chociaż nie, pójdziemy sobie do Agentixa, bo obok niego jest las i tam się spełni mnóstwo fajnych mobków, które sobie z chęcią pozabijam. Dobra, czy ja mam łódkę? Mam łódkę oczywiście. Dobra, wbijemy po raz drugi do Agentixa. Lol, ale bug śmieszny, okej. Okay. No i lecimy, ale to jest takie szybkie, że po prostu ho, ho, ho. Okej. Okay. W ogóle to są jagódki, w ogóle... Czemu ich jest tutaj aż tyle? Wcale nie ja je posiadałem. I co tutaj jest nasz koń Ryszard? Elo, Ryszard. Co ciebie martwko słychać? Wiecie co, przejedziemy się z nim, żeby tutaj cały czas nie stał w tej zagrodzie, bo koń oczywiście potrzebuje ruchu, nie? Sobie tutaj z nim pojeździmy. Lol. Ej, z tym trójzębem, ej, co świetnie wygląda, przyznam, to wygląda po mistrzowsku. No i tak się właśnie jeździ tutaj, tak się właśnie dba o zwierzęta Agentix. Agentix go tam trzyma i w ogóle go nawet nie wyprowadza, naprawdę jestem Agentix załamany i trzeba to zmienić. Ej, tu jest w ogóle pająk, ale pająk, ło! Dobra, walnie mogę jeszcze raz. Ej, nie trafiłem, okej. Okay. Trafiłem? Ej, gdzie jest to? Tu jest trójzęb, okej. Okay. Ło, zabiłem go, okej. Okay. Udało mi się i mam oko pająka, dobra. Dobra, Ryszard jest już wyprowadzony, czyli możemy sobie tutaj do domku wrócić. I w ogóle fajnie, że Agentix ma taki balkon, przez który możemy go tutaj wyprowadzać. Nie? Dość ciekawy, okej. Okay. W ogóle jak on tutaj będzie jeździł po lodzie? Ciekaw jestem. Ło, prawie tak szybko jak łódka. Dobra, wiecie co? Sobie musimy tutaj zawrócić i polecimy z tym na miejsce. No co, musimy po prostu w nocy sprawdzić, jak się nasza ta broń będzie sprawowała. Dobra, i tu jest ta jagoda, ona mu trochę HP zabierze, czego bym nie chciał. Bo jak koń ma mało HP, to oczywiście nie jest szczęśliwy. I czemu mój koń tutaj nie ma wody? Serio, mój koń tutaj mieszka, a nie ma nawet co pić. No, jakim cudem? Wiecie, to możemy go sobie tutaj nakarmić. One to jedzą? Nie, one tego chyba nie jedzą. Nie, on tego nie je, lol. Tyle lat nie grałem w Minecraft, to już nawet nie wiem, co konie jedzą, okej. Okay. Chyba złote jabłko, jeśli się nie mylę. Okej, okay, jest już noc.
czas, moi drodzy, wyruszyć w wyprawę do lasu i trochę tych tutaj wszystkich stworzeń pozabijać, dobra. Nie ma problemu. Tylko gdzie one są? One się już chyba powinny zespawnić, a jak nie, to po prostu pójdziemy sobie do samego środka lasu, w którym powinno być ich mnóstwo. Okej. Okay. Jestem po prostu pewien, że coś sobie tutaj znajdziemy, przecież niemożliwe. O! Już mamy naszą pierwszą ofiarę. Ło! On mnie hitnął. Ło! Okej, okay, udało mi się. Nie, okej, okay, ło! Trzy hity, no i go nie ma. No, po prostu lepiej niż miecz. Ło, nie, ogórek! Ale się zaraz wystraszyłem, serio. Nawet nie miałem kiedy wystrzelić. Ojać, one są, to jest takie stresujące. Bo jak on podejdzie i wybuchnie, to jest po prostu koniec świata. Przyznaję to, jest koniec świata. Ale czy to wszystko? Czy to nie ma już żadnych mobów? Ej, co w środku lasu robi żółw? Halo! Co tu się dzieje? Skąd się tutaj wziął niby? W środku lasu, przyznaję, w środku lasu, to jest niemożliwe. Nie, nie wierzę w to. Jakim cudem w ogóle? Panie żółwiu, ma pan mi coś do powiedzenia? Serio, i w ogóle najbliższa woda jest tam, po prostu, przecież on by w ogóle nie wszedł pod górę. Co tu się dzieje? Nie, już naprawdę nie mam słów na to, co się tutaj dzieje. To jest straszne, że żółwie... Od kiedy żółwie mieszkają w lasach, okej? Okay? Od kiedy? Niech ktoś mi koniecznie w to napisze w komentarzu, bo to jest straszne. To jest bardzo straszne. To jest w ogóle expik, halo, poproszę. Dziękuję bardzo. No i co, mobów tutaj na razie nie widzę. O nie, tylko nie oni, tylko nie oni. I skąd się tutaj wzięli? Oni mnie zaraz będą strzelali, wiecie co? A jak ja zabiję tego z tym oto tutaj banerem, to oni mi wioskę najadą. Czyli ja mogę zabić tylko tego, okej. Okay. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ło, ej, ale bym dostał dwa razy. Okej, okay, pyk. Wuhu. Mój trójząb. I on mnie cały czas hita, panie, no nie macie już, widzisz, nie macie. Ale ja mam cały czas mój trójząb, wiecie co? Tego nie możemy zabić, bo on wtedy nam zabije villagerów, więc to jest w ogóle strasznie nie fair. To jest bardzo nie fair, okej? Okay? To jest bardzo nie fair. Dobra, wrócimy do wioski powoli, bo wioska jest dość daleko, dobra, ale damy sobie radę. Powolutku, bez pośpiechu sobie wrócimy. Nie widzę problemu. To jest w ogóle piesek. To jest wilk, okej. Okay. Trzeba go tutaj hitnąć szybko. O nie, on idzie w moją stronę! Ło! Ej, on szedł na hita! I ale ta broń jest dobra, przyznaję to, ale ta broń jest dobra. Ej, w ogóle to jest fajne, że jak się jest daleko od wioski, to i tak wiadomo w którym kierunku iść, bo beacon daje znać, naprawdę. To jest najlepsza rzecz w Minecrafcie. Oczywiście poza moją bronią. Dobra. Skoro tam jest nasze... tutaj przejście, czyli możemy już sobie tędy przejść. Okej, to sobie szybko polecimy do naszej bazy i pożegnamy się właśnie w tamtej bazie, no bo czemu nie, w końcu nasza wioska to jest po prostu świętość, nie ma nic poza naszą wioską oczywiście. Dobra, poproszę tutaj moją łódkę i lecimy w tę stronę. Ło, i czas na ekspres, ale to jest superowe. Ło, ło, ale karuzela! Nie! Ło, okej, udało się chyba, tak, udało się. Lecimy tam w takim razie. Ło! Panie łódko! Ło, udało się. To jest straszne, jak one się bugują w tej nowej wersji. Dobra. I ten most jest mega przydatny, wam przyznam. Dobra, a więc tak, Krzysiek, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego zwariowanego odcinka. No i co? Subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę oraz komentarz. No i widzimy się oczywiście jutro o 9, bo odcinki są tutaj codziennie o godzinie 9. Widzimy się oczywiście, moi drodzy, jutro. Dziękuję wszystkim. Yo!